Dzień dobry, witam serdecznie. Znowu spotykamy się z twarzą i dzisiaj chciałam zaprezentować masaż pacjentowi lub automasaż wyprowadzający gorąco z okolic głowy. Czasami przy bólach głowy, przemęczeniu, takim nadmiernym myśleniu, napięciu skóry na głowie, też odczuwamy gorąco głowy, przegrzanie po dłuższej pracy. No albo bóle głowy, albo takie po prostu przemęczenie. I bardzo łatwy chwyt, bardzo szybki masaż wyprowadzający właśnie ten stan gorąca z okolicy głowy. Będziemy używać tu tego, tych, rozpoczynać tutaj dwoma punktami u nasady nosa, tak? Czyli tutaj, gdzie się kończy nos, a wchodzi tutaj dalej do mózgu, to tu tymi serdecznymi palcami, ja zaraz to pokażę, tak? Czyli tym palcem serdecznym robimy takie kuliste, okrągłe ruchy, bardzo, bardzo delikatne. Troszkę można sobie zwilżyć oliwką, żeby był lekki poślizg i ruchem obu rącz, czyli dwoma rękami, dwoma serdecznymi palcami, okolistymi ruchami kręcimy punkty do środka, tak? Do środka. Znaczy z tej strony, zaraz to odkręcę tę planszę, bo tak tutaj to inaczej to będzie widać. Następnie po tym ruchu ciągniemy leciutko, też bardzo delikatnie tutaj po czole, aż do skroni i na skroni już dołączamy drugi i trzeci palec, czyli trzema palcami. Tutaj dwa, trzy powtórzenia też ruch w kierunku, ruch obrotowo-kulisty do środka, też do środka koniecznie, 2-3 powtórzenia. Ruch posuwisty, następnie do stawu skroniowo-żuchwowego i tutaj przy uchu i za uchem zakręcamy i schodzimy tym ruchem do ramion, tak? Czyli zaraz to wszystko pokażę, bo na razie to jest. Czyli używając serdecznych palców wykonujemy ruch kolisto-obrotowy przy nasadzie nosa w kierunku do środka nasady. Następnie lekkie ciągnienie skóry do góry, tak, tutaj. I nad brwiami w kierunku skroni. Na skroni drugi, trzeci palec dołączamy i ruch obrotowo-kolisty do środka. 2-3 powtórzenia. Tu mówimy o tym miejscu. A następnie ruch posuwisty do stawu żuchwowo-skroniowego. Tutaj jest ten staw przy uchu. Tu ruch obrotowy i posuwisty do góry, za ucho i za uchem, za uszami, jeszcze raz obrotowy i posuwisty w kierunku ramion. Oczywiście to robimy cały czas obu rącz i teraz może ja ułatwię, bo jeżeli robimy to komuś, to będziemy z tyłu głowy, prawda? To będzie tył głowy i w ten sposób ten ruch będzie wyglądał, prawda? Zaraz, o, jeden ten palec jest. W ten sposób. Raz, takie dwa, trzy kółeczka, takie bardzo delikatne i potem ciągniemy tu. Gdzie ja jestem? No dobrze, tutaj nie mam tego ucha narysowanego, to może ja zmienię palec. Dla mnie to wszystko jedno, czyli w tą stronę, do środka, prawda? O, dobra. I tu ciągniemy. Tutaj dołączamy jeszcze następne palce i znowu do środka. Jest to bardzo istotne, bo tutaj wyprowadzamy. Wyprowadzamy energię, to wtedy kręcimy w kierunku lewym. Tak? I tak. I później ciągniemy tu w dół.
tutaj za uchem, oczywiście tak to niewygodnie, i tutaj jak jakby ściągamy dalej do ramienia. Kocie, co ty robisz? No niestety, ponieważ sama nagrywam, to nie umiem Państwu teraz pokazać tego ruchu oburącz, tak? Żeby to, no trzeba sobie to wyobrazić, że tutaj też ten palec chodzi. Jest to bardzo, bardzo przyjemny ruch. Jak komuś robimy to naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo też szybko tą ulgę przynosi, bo to jest i ważne, a właśnie ważne, żeby z tego punktu u nasady nosa, jak już tu sobie pokręcimy, czyli tak jakby zbierzemy to ciepło głowy, i tutaj troszeczkę mocniej i wolniej pociągniemy to w górę, tak? Pociągniemy to w górę, to będzie bardzo odczuwane. Przyjemny, takie właśnie wyciąganie jakby, i tędy przechodzimy tutaj na skroni, dołączamy paluszki, kręcimy i później tu pod uchem, za uchem też jest bardzo przyjemny i tutaj schodzimy sobie na ramiona i na tych ramionach można tak fajnie to strzepnąć troszeczkę, tak jakby tam już na tych ramionach trochę to tak po prostu zrzucić, tak? Ten masaż powiedzmy 3 powtórzenia. I nie więcej. Nie więcej, bo on ma być powolny, delikatny. I tutaj więcej nie ma potrzeby. Pokażę jeszcze na tej planszy właśnie jak te kanały fajnie idą. Proszę zobaczyć, to akurat potrójny ogrzewacz, ale chciałam pokazać pęcherzyk żółciowy. Tutaj jest pęcherzyk żółciowy. Prawda? Zobaczcie sobie, jak on leci. Bo z pęcherzyka przeważnie idzie gorąco do głowy. Widzicie, dlaczego tutaj do głowy idzie to gorąco? Zobaczcie sobie, jak on idzie, ten kanał. I jeżeli jest jakieś nieprawidłowe trawienie, to zamiast energia iść w dół do trawienia, to idzie w górę i uderza właśnie tutaj. Patrzcie. Czyli bardzo często kogoś boli głowa właśnie tu. Skronie, to jest cała ta okolica, oczywiście też przez oko tu idzie też, tylko że tutaj, a tu wyprowadzamy pęcherzykiem, nie pęcherzykiem, tylko pęcherzem moczowym i tutaj wyprowadzamy to. Oczywiście to nie jest tak do końca, że tam ciągnę, prawda, że tutaj zmieniam, ale to jest bardzo fajne, a tu przy skroni wyrównujemy ciśnienie śródczaszkowe i jak tu się tak delikatnie, fajnie kręci to delikatnie, ale tam też trzeba troszeczkę wejść w ten punkt skroniowy i można odczuć pod palcami z lewej strony albo z prawej będzie różnica. I wtedy wiemy, że tutaj to ciśnienie mózgowe jest nieprawidłowe. I można trochę dłużej pokręcić skroń, żeby wyrównać to ciśnienie. I to będzie absolutnie natychmiastowa ulga. I potem pojechać tu właśnie o. Czekajcie, może to mi się uda. O, i tutaj za tym uchem fajnie tak sobie pojechać i tu na ramię strzepnąć. To jest potrójny ogrzewacz, to jest inny kanał, ale to nieważne. Tutaj chciałam wytłumaczyć, jak to gorąco idzie do góry z woreczka żółciowego i właśnie uderza w skronie, w środkowe czoło, w oko, tak? I dlatego odczuwamy taki ból z woreczka żółciowego. To są najczęstsze jednak. Felusia, weź te łapki. Felcia, są najczęstsze przyczyny bólów głowy. No poza tym, że ktoś tam może mieć bóle takie migrenowe od dziecka, to mogą być stresowe, oczywiście jeszcze hormonalne, jakieś inne, ale jeśli to jest taki ból właśnie od żołądka, od pęcherzyka żółciowego, też stresowy, to też może być stresowe, ale to przeważnie jest przegrzanie głowy, to ja właśnie proponuję ten masaż, który w tej chwili pokazałam. Mam nadzieję, że Państwo skorzystacie. Znaczy, mam nadzieję, że może nie trzeba będzie korzystać, tak, że nikogo nie będzie głowa boleć, ale jeśli się trafi, to zapraszam do takiego masażu i on jest naprawdę bardzo przyjemny. Oczywiście możemy sami to sobie zrobić, należąco głowa troszkę podparta na wałeczku czy na czymś i taki masaż samemu i też to pomaga. Natomiast dużo lepiej jest, jak ktoś.
dużo lepiej, dlatego że to już jest czyjaś energia, ktoś, a tak to my tak trochę rozprowadzamy sami sobie. No i tyle. Dzisiaj na tyle. Zaplanowanych jest mnóstwo tych filmików. Natomiast potrzebuję po prostu tutaj kamerzystę i modela, żeby móc więcej zaprezentować. A póki co to nagrywam sama, więc to jest w takiej jakości. Ale najważniejsze jest tutaj wiedza. Myślę, że dobrze przekazana. Także dziękuję bardzo i do widzenia.